nowoczesna firma to przede wszystkim spółka internetowa. Prowadzimy szereg projektów internetowych, technologicznych, takich jak web aplikacje, serwisy kontentowe, agregatory treści, serwisy multimedialne. Czy nowoczesna firma dociera z informacjami, tak naprawdę z wiedzą, do ponad miliona osób? Docieramy z tą wiedzą oraz z możliwością nawiązania kontaktów biznesowych do kadry zarządzającej oraz kadry kierowniczej w obszarach jak marketing, finanse, sprzedaż, no i szeroko pojęte zarządzanie. Nic nie zastąpi bezpośredniego spotkania, tak? Stąd też potrzeba jest tych spotkań i robimy to nie tylko w Warszawie, ponieważ organizujemy również konferencje regionalne w całej Polsce, gdzie pobudzamy też rynek do tego, żeby w mniejszych miejscowościach, w mniejszych miastach w Polsce, do tego, aby te relacje biznesowe nawiązywali. Nowoczesna firma jako medium wiedzy dla biznesu właśnie jest firmą komercyjną oczywiście, natomiast też ma pewną misję. Chcemy upowszechniać wiedzę na temat zarządzania. Od blisko 2 lat pracujemy nad innymi formami, które mają dać właśnie nam taki jakby drugi bieg. To są właśnie nowe media, rozwiązania e-commerce'owe, czyli digitalizacja kontentu, treści wiedzowych i późniejsze dostarczanie do osób potrzebnych oraz pewnego rodzaju formy właśnie związane z aplikacjami w technologii software as a service. W 2012 roku planujemy wejść na rynek e-commerce. Drugim projektem, który będziemy realizować w 2012 roku, jest projekt inwestycyjny, jaki wygraliśmy finansowanie z Unii Europejskiej. To semantyczna wyszukiwarka w obszarze biznesu. To będzie mechanizm, który będzie przeszukiwał polski internet, polskie serwisy branżowe, wynajdował nowe firmy, będzie indeksował treści ze stron internetowych i będzie mechanizmem, który będzie identyfikował, w jakich obszarach firma prowadzi działalność, celem zamieszczenia firmy w porównywarkach usług i w porównywarkach produktów. Posiadamy doświadczenie, know-how w realizacji takich marketplace'ów, czyli internetowych platform rynkowych, czyli mamy strategię sprzedaży, mamy siły sprzedażowe, mamy siły technologiczne i teraz tylko będziemy mogli po prostu uruchomić, zeskalować naszą działalność.